Należy podkreślić, jak na kawę jest naprawdę zupełnie dobra. I mamy już kolejną załogę, czyli Marek Nowak, Jacek Spętany i Ford Fiesta. To podsumowanie bardzo mi się podobało. Jest spoko, powiedział spokojnie Makarz. Na mecie karowej jednego z bardziej spektakularnych OS-ów w kalendarzu w Polsce, więc to widać opanowanie, które miało swoje odzwierciedlenie w czystej, precyzyjnej i skutecznej jeździe. To jest bardzo ważne, żeby kierowca był skoncentrowany, ale też w tym wszystkim miał trochę radości. Widzimy odkręcone lampy na masce samochodu, oby się nie urwały, bo mogą wyrzucić trochę... Dobrze! A jedną mi się lampa od tego. Trudno! Nie ma tej tak zwanej elektrowni, jest ona tu potrzebna i to szczocie jest wystarczająco. Dobra, sam przejazd jest dobry, czysty, nie ma tutaj zbędnych uślizgów, też dość mocna inicjacja każdego skrętu. Tu widzieliśmy zważenie tak zwane samochodu lewą nogą, kierunku skrętu, to kierunce kuchni, to dobrze zrobić precyzję. Daję, tak to da radę. O Boże. Dobrze, bardzo. Króciutko wokół beczki, praktycznie się od niej nie oddalił. I szybki podwójny zakręt, on też może zaskakiwać, zwłaszcza na wyjściu. Tutaj mamy Boże, babcie, jak ty się boisz? Też się stresuję strasznie. Dawaj. Dasz rady, tato. Dobrze. To dobrze. Oby. Dobrze. Dobrze, błagam. Dąży. Szybko, dasz radę, tato. Nie będzie pierwszy. Dawaj. Drugi. Chyba. Trzeci, ajajaj. No ale dobrze. Bardzo szybki i bardzo precyzyjny przejazd. Słuchaj, muszę odmówić. Powiem ci szczerze, takiego miałem stresa przed tymi beczkami, bo mi nic ostatnio nie wychodziło. Powiedziałem, że albo rozwalę, że znowu to robię i chyba się udało. Udało się, dzięki wielkie. Jest super, bo... Super!